Witajcie, z tej strony FranchSV i w tym odcinku pokażę wam, jak zrobić sortownik Minecraft. Tutaj dla ciekawości, którzy nie chcą oglądać całego poradnika, tutaj jest cały schemat pokazany. Ale oczywiście najpierw, zanim zaczniemy, czas przygotować materiały. Tego materiału do segregatora to tak. Dwie redstone'owe pochodnie. 6 sprówkowanego redstone'a, 1 lej, 2 komperatory, 1 przekaźnik i dużo bloków. I 4 skrzynki. Tak. Budowę zaczynamy od ułożenia tak dwóch skrzynek. To zależy w to, jak kto chce zrobić. Jeśli chcecie zrobić ekspiarkę, w której lecą dwa tropy z mobów, robić tak. Na przykład jeśli to jest szkielet, tutaj w tym przypadku. To tak. I będę już tak dużo mówił, bo niektórzy nie lubią. I tak. Mamy takie coś. I musimy tutaj postawić dwa komperatora. I potem musimy postawić dwa leje. Muszą być skierowane w tą stronę. Może to dziwnie wyglądać, ale uwierzcie mi, to będzie działać. Nie tak, tylko tak. Tak. Żeby leje były skierowane w stronę komperatorów. Potem tutaj redstone. I teraz będzie najłatwiejsze, czyli tutaj przekaźnik, bloki i pochodnie czerwone. No i nasz segregator jest już prawie gotowy. Jedyne co zostało, to zobaczyć, co tam będzie wkładane. U mnie, jeśli to będzie ekspertka szkieletów, to warto sobie odznaczyć, żeby było wiadomo. No i zanim to zacznie działać, to musimy przygotować sobie przynajmniej 42 bloki. Znaczy 43. Nie bloki, tylko tego, co tutaj mamy. I tak. Mamy już to gotowe. Tutaj musimy jakieś bloki, które nie będą sortowane przez to. I wkładamy, nie wiem, powiedzmy strzały. I one będą iść i się skończą na 41. I one będą tutaj spadać. Teraz musimy zrobić tak samo, tylko że akurat z kością. No i już sortownik jest gotowy, można tak powiedzieć.